Witam Państwa wszystkich serdecznie na naszej 28. sesji Rady Gminy Budzeń Duży, która z przyczyn technicznych nieco odbywa się z małym poślizgiem i sposób nagrywania może być taki, że obraz może być nieco słabszy, ale miejmy nadzieję, że będzie on wystarczająco dobry. Witam jak zwykle Pana Wójta na naszej sesji. Dzień dobry, witam. Pana mecenasa, Panią Wójt, Panią sekretarz i pracowników merytorycznych. Tak? Z naszej strony witam szczególnie wszystkich Państwa radnych. Jest nas obecnych osób 15, a zatem wszyscy są radni obecni. Nasze obrady są prawomocne. Witam serdecznie również Państwa sołtysów oraz wszystkie te osoby, bo Państwo sołtysi uczestniczą w naszych obradach też, również wszystkie te osoby, które obserwują nas, słuchają tej sesji. Na wstępie czytam porządek obrad. Po otwarciu posiedzenia, punkt drugi, rozpatrzenie raportu o stanie gminy Budzeń Duży za rok 2020. I będzie tutaj debata w sprawie raportu o stanie gminy Budzeń Duży oraz rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Budzeń Duży w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Budzeń Duży. Punkt trzeci, dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2020. W tym bardzo serdecznie witam Państwa. Witam Panią Prezes z kierowniczką naszej spółki gminnej. Bardzo proszę. W punkcie trzecim porządku obrad. Przedstawienie opinii uchwały składu orzekającego Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Budzeń Duży sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzeń Duży z 12 maja w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Budzeń Duży za 2020 rok. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzeń Duży w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Budzeń Duży za 2020 rok. Przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii wniosku o Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzeń Duży w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Punkt czwarty, rozpatrzenie uchwały Rady Gminy Budzeń Duży. To jest blok projektów uchwał i pierwsza w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, druga w sprawie absolutorium za 2020 rok dla wójta gminy Budzeń Duży, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzeń Duży za 2027-33, w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie nadania nazwy rondu miejscowości Cipusz, i to jest dwukrotnie, bo są dwa ronda, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest wójt gminy Budzeń Duży, i w sprawie zmiany uchwały 191/21 Rady Gminy Budzeń Duży 27 maja 2021 roku. Punkt piąty, przyjęcie sprawozdań w zakresie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji Organizowania Programów Alkoholowych, który był w 2022 roku. Punkcie szóstym, wystąpienie Pana Wójta Gminy. Punkcie siódmym, sprawy różne. Tutaj, jak już wspomnieliśmy, między innymi będzie nieszczęśliwy wypadek pożaru, przygodowe. Punkcie ósmym, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 27 maja 2021 roku oraz zakończenie obrad. Czy z Państwa strony co do porządku obrad są uwagi, wnioski pytania? Nie ma, nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie porządek obrad został przyjęty i przejdziemy do realizacji. Pozwólcie Państwo, że siądę. Jako pierwszy z kolejnych punktów rozpatrzenie raportu o stanie gminy Budzeń Duży. To jest ten obszerny, graficznie opracowany materiał, bardzo ładne wydanie, któreśmy
otrzymali tutaj ze strony pani wójt i o którym mówiliśmy na poprzednim posiedzeniu, na wspólnym posiedzeniu komisji. Otwieram debatę w sprawie raportu o stanie gminy Budzeń Duży za 2020 rok. Dodam tylko, że do dnia wczorajszego, jaki był termin, nie wpłynął ani jeden wniosek od mieszkańców, z poparciem mieszkańców w celu zabrania głosu. Dlatego debata odbędzie się w gronie tutaj nas, zebranych radnych. Bardzo proszę o zadawanie pytań, wniosków, ewentualnych innych uwag. No, ja wiem, nie widzę pytań, nie widzę zgłoszeń. Dobrze, na chwileczkę musimy. Chciałem dodać, że radnym ten materiał jest znany, on był wcześniej już analizowany, mieliśmy go w domu, więc może to rzeczywiście są to rzeczy oczywiste, ale poprosimy może pana wójta, jeśli byłby uprzejmy, parę zdań. Szanowny panie przewodniczący i panie i państwo radni, no po raz już kolejny prezentujemy państwu raport o stanie gminy Brudzeń Duży, tym razem za 2020 rok. Dokument jest przygotowany w związku oczywiście z, wynika on z konkretnych zapisów ustawowych w stosunku do ubiegłego roku. Drodzy państwo, jest wzbogacone o kilka nowych elementów. Zawiera całościowo, przypomnę, charakterystykę naszej gminy, geograficzną, położenie, partnerstwa, ludność, demografię, sytuację finansową, stan realizacji inwestycji na dany moment, zadania remontowe w poszczególnych sołectwach, infrastrukturę techniczną, gospodarkę odpadami, ochronę środowiska, transport, to jest element nowy, który w tej chwili, w tym roku zamieściliśmy, oświatę, wydarzenia i promocja gminy, stan mienia komunalnego, pomoc społeczna i również dołączyliśmy działalność gminnego przedsiębiorstwa komunalnego Brudzeń Duży. Więc z tych 12 punktów, szanowni państwo, składa się raport. No, jest on, ten cały dokument, również zaprezentowany i dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy na stronie internetowej. Jest to takie kompendium wiedzy o naszej gminie, zawierające najważniejsze informacje, wszystkie kluczowe kierunki działań samorządu gminy, to czym się zajmujemy, drodzy państwo, jakie różnice, można sobie oczywiście też porównywać, jakie różnice występowały, występują w poszczególnych rokach w porównaniu z rokiem ubiegłym. Drodzy państwo, no cóż, ja bardzo serdecznie zachęcam do szczegółowego zapoznawania się z tym raportem. No myślę, że akurat tutaj państwa radnych do tego zachęcać nie trzeba, ale zachęcam również sołtysów, wszystkich mieszkańców, bo myślę, że no dzięki temu rzeczywiście ta nasza świadomość tego, czym się jako samorząd zajmujemy, będzie większa i może być większa. To jest, dlatego mówię, no bardzo ważny dokument też dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. No, na ten moment chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przygotowały ten dokument, wszystkim urzędnikom, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, spółek gminnych, mamy dwie, i oczywiście pani wójt Marii Agnieszce Maraszek za pilotowanie tego tematu całościowo. Dokument jest bardziej obszerny niż w latach poprzednich. Jeżeli będą pytania w toku jakieś się pojawią, to oczywiście
jesteśmy od tego, by na pytania odpowiadać my i ja oczywiście, bądź nasi urzędnicy. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze patrzę na... Nie widzę pytań. W związku z tym zamykam debatę w sprawie raportu o stanie gminy Budzeń Duży i przejdziemy do rozważenia projektu uchwały Rady Gminy Budzeń Duży w sprawie wotum zaufania dla wójta naszej gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 w związku z artykułem 28a ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Budzeń Duży uchwala to następnie. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Budzeń Duży za rok 2020 i po przeprowadzeniu prac zakończonej debaty nad raportem o stanie gminy Budzeń Duży udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Budzeń Duży panu Andrzejowi Pawłowi Wojtychowi. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, czy co do treści uchwały? Technicznie nie ma uwag. Pytań nie ma. Przejdziemy do głosowania nad uchwałą. Ja tylko nadmienię, że w sytuacji naszych warunków technicznych, jakie mamy, musimy skorzystać z głosowania w trybie głosowania imiennego. Ja odczytam szybciutko wszystkie nazwiska i każdy z nas, radnych, odpowiada jestem za lub przeciw. Czy słowo za, przeciw, lub się oczywiście wstrzymuje. Tadeusz Wojciech Borowicki, za. Sławomir Karpiński. Za. Walentyna Kowalska. Za. Tomasz Kankiewicz. Za. Aleksandra Maria Krzemińska. Za. Adam Roman Mański. Za. Sławomir Marciniak. Za. Iwona Matusiak. Za. Rafał Nowak. Za. Anna Pawlikowska. Za. Lech Franciszek Rutkowski. Za. Anna Danuta Skierkowska. Za. Ryszard Skonieczny. Za. Andrzej Piotr Szwek. Za. Michał Krześniewski. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Tym samym Rada Gminy Budzeń Duży udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Budzeń Duży. Serdecznie gratulujemy, bardzo proszę. Jeśli można, panie przewodniczący i państwo radni, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to głosowanie państwa. Ja rozumiem i jestem przygotowany na to oczywiście, że zawsze są, taka jest już oczywiście oczywistość samorządu, że zawsze były, są, będą problemy, będą pytania z waszej strony i to jest zupełnie zrozumiałe. Tym niemniej jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że no, tak wyglądało to głosowanie i za to wotum zaufania. Wszystkim bez wyjątku bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tym samym możemy przejść do punktu kolejnego, punkt trzeci. Dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy Budzeń Duży. To jest dyskusja na bazie materiałów przekazanych radnym wcześniej do końca marca i do końca kwietnia. Termin było 19 takich załączników. Zapoznawaliśmy się i rozmawialiśmy o tym na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ze strony państwa radnych w tym punkcie są pytania? Nie ma? W takim razie przedstawimy uchwałę, przepraszam, uchwałę, dobrze. Z dnia 16 kwietnia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest uchwała w sprawie opinii przedłożonej przez wójta gminy Budzeń Duży w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie przepisów ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, skład przewodnicząca Iwona Jagodzińska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez wójta gminy Budzeń Duży sprawozdanie o wykonaniu budżetu za 2020 rok. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Uzasadnienie. 24 marca 2021 roku do Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Budzeń Duży za 2020 rok.
Skład orzekający dokonał analizy i oceny wyżej wymienionego dokumentu w zakresie zgodności i z obowiązującym prawem, w wyniku czego stwierdził, co następuje. Dochody ogółem na plan 42 889 764 zł 13 groszy. Zrealizowane zostały w kwocie 42 336 236 zł, co stanowi 98,71% planu. Z tego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39 787 801 zł, to jest 98% i 64% planu. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 549 185 zł i 37 groszy, to jest 99,76% planu. Wydatki ogółem na plan 41 871 074 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 39 99 908 zł, co stanowi 93,38% planu. Z tego wydatki bieżące w kwocie 37 017 092 zł. Zrealizowane w procencie 94,52% planu, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 882 815 zł i stanowią 76,89% planu. W sprawozdaniu odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, to oznacza, że zachowany został wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Wypełniając obowiązek określony w artykule 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ustępie 2 do 2c tegoż artykułu ustawy. Z przedstawionej informacji wynika, że dochody te nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 236 328 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 1 018 690 zł. Zaplanowane rozchody zostały wykonane w 100%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 1 799 202 zł. Należności te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 177 545 zł. Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania dłużne w wysokości 11 559 979 zł, co stanowiło 27,31% wykonanych dochodów ogółem, przy czym gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok dołączono informację o stanie mienia gminy. Mając na względzie powyższe, wydano opinię, jak w sentencji uchwały i podpis elektroniczny przewodniczącej składu orzekającego regionu w Warszawie. W kolejności przedstawienie uchwały nr 3/21 Komisji Rewizyjnej naszej Rady Gminy Gminy Duży z 12 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie autorytetu wójtowi oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gminy Duży w sprawie udzielenia absolutorium naszemu wójtowi. Ja poproszę o odczytanie uchwały oraz wniosku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Romana Mańskiego. Bardzo proszę. Może ja sobie usiądę w ten sposób. Bardzo proszę, tak.
Uchwała nr 3/21 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudzeń z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grudzeń Duży za 2020 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grudzeń Duży w składzie Adam Roman Mański, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Konieczny, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sławomir Kartyński, członek Komisji Rewizyjnej, Aleksandra Maria Przewińska, członek Komisji Rewizyjnej, Andrzej Piotr Szwech, członek Komisji Rewizyjnej. Działając na podstawie artykułu 18 ustawy 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy z 22 lutego 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grudzeń Duży pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 rok i wnosi wniosek do Rady Gminy Grudzeń Duży o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grudzeń Duży za 2020 rok. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudzeń Duży do przekazania niezwłocznie mniejszej uchwały Radzie Gminy Grudzeń Duży. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy Grudzeń Duży za 2020 rok i materiałów dodatkowych uzyskanych w trakcie prac komisji, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grudzeń Duży na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Grudzeń z wykonania budżetu gminy Grudzeń Duży za 2020 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, oraz sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, również innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Głocku, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień wójta, skarbnika gminy Grudzeń Duży, kierowników i pracowników Urzędu Gminy Grudzeń Duży. Komisja Rewizyjna Rady Grudzeń Duży wnioskuje o udzielenie panu Andrzejowi Pawłowi Wojnikowi, wójtowi gminy Grudzeń Duży, absolutorium za 2020 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym i imiennym następującym stosunkiem głosów. Wyniki głosowania. Pan Karpiński Sławomir za, Krzemińska Aleksandra Maria za, Mański Adam Roman za, Skonieczny Ryszard za, Szwech Andrzej Piotr za. Podsumowanie wyników głosowania: za udzieleniem absolutorium 5 głosów, czyli to jest 100%, przeciw udzieleniu absolutorium 0%, wstrzymało się od głosowania 0%. Podpisał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Rokomański. Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudzeń Duży w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Grudzeń Duży za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grudzeń w składzie Adam Rokomański, przewodniczący, Ryszard Konieczny, zastępca przewodniczącego, Sławomir Kartyński, członek komisji, Aleksandra Maria Przemińska, członek Komisji Rewizyjnej, Andrzej Piotr Szpech, członek Komisji Rewizyjnej, działając na podstawie artykułu 18, a ustawy 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami. Po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za 2020 rok wnioskuje się o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grudzeń Duży za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu gminy. W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudzeń Duży z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Podpisy: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Romański, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ryszard Skowieczny, członek Komisji Rewizyjnej Sławomir Karpiński, członek Komisji Rewizyjnej Aleksandra Maria Przemyska, członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudzeń Andrzej Piotr Szpek. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu.
za przedstawienie uchwały i wniosek naszej komisji rewizyjnej. Ja do tego przedstawię jeszcze opinię uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii wniosków komisji rewizyjnej. Uchwała składu orzekającego w sprawie opinii wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Rudzyny w sprawie udzielenia autorytetu Rady Gminy. Na podstawie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o samorządzie gminnym skład orzekający Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodnicząca Iwona Jagodzińska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska, uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie udzielenia autorytetu Brudzeń Gminy Brudzeń Duży za rok 2020. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 17 dni od doręczenia uchwały i uzasadnienie w dniu 19 maja 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął przekazany przez przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium budżetowi Gminy Brudzeń Duży za 2020 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2020 rok. Z przedłożonego wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży rozpatrzyła sprawozdanie wykonania budżetu wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, w tym sprawozdaniu i sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia gminy. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu gminy, pozytywnie go zaopiniowała i stąd wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Brudzeń Duży o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Brudzeń Duży z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak sentencji uchwały i podpis przewodniczącego składu orzekającego. Bardzo proszę, czy ze strony Państwa Radnych są uwagi, może zapytania? Te dokumenty, one zyskały pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Niemniej być może, jeśli się jakoś zmieniło do tej pory. Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję. W takim razie przejdziemy do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwszą z nich będzie uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdań zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2020 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały odbywa się wójtowi Gminy Brudzeń Duży. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę o kochanie uwag, pytań. Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania innego. Tadeusz Borowicki za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Krankiewicz za. Aleksandra Maria Krzewińska za. Adam Roman Mański za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek Rutkowski za. Anna Danuta Stierkowska za. Ryszard Konieczny za. Andrzej Piotr Szwek za. Michał Grześniewski za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta przez Radę jednomyślnie. Bardzo dziękuję. Drugi projekt uchwał to jest uchwała o udzieleniu absolutorium na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wójtowi gminy Brudzeń Duży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście uchwała jest zaopatrzona
odpowiednimi podpisami. Bardzo proszę, czy są pytania do strony Państwa Radnych? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Tadeusz Borowicki za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Karnkiewicz za. Aleksandra Maria Krzemińska za. Adam Romanowski za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek Rutkowski za. Anna Danuta Skierkowska za. Ryszard Koniecznik za. Andrzej Piotr Szwek za. Michał Grześniewski za. Bardzo dziękuję. Rada Gminy podjęła uchwałę, udzieliła absolutorium wójtowi gminy Beniedziurze, panu Andrzejowi Wojnikowi, jednomyślnie. Także dziękuję za pytanie. Gratuluję, bardzo proszę. Można, panie przewodniczący, panie radni i panowie radni, no chciałbym bardzo serdecznie podziękować również za to głosowanie, za udzielenie absolutorium. Tak jak no, wspominałem, jestem przygotowany, jest zupełnie zrozumiałe, że państwo mają swoje oczekiwania, czasami nie wszystko udaje się niestety zrealizować, bo chciałoby się wszystko. Z pewnością będą jeszcze no, wiele uwag, wiele również polemik, wiele konstruktywnych, bo zawsze traktuję te wasze polemiki nawet bardzo konstruktywne, wasze nawet uwagi, wasze krytyczne zapytania, ale no, bez względu na to, że nawet, że takowe się pojawiają, za to głosowanie i za no, ten sposób również podchodzenia do pracy w samorządzie. Chciałbym wam wszystkim bez wyjątku, paniom w pierwszym rzędzie, panom również bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Rady Gminy Beniedziurze na lata 2027-2033. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz stosownych artykułów ustawy o finansach publicznych oraz uchwały z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Gminy Beniedziurze na lata 2021-2033 uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały 171/20 Rady Gminy Beniedziurze pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także zmianie ulega załącznik 2 do uchwały nr 171/20 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w zakresie budowy gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała zawiera, ja poproszę może zdanie komentarza pani sekretarz, na tym tylko, że zawiera wszystkie te uwagi, któreśmy wymienili podczas wspólnego posiedzenia komisji. Obejmuje również te programy miast. Bardzo proszę pani sekretarz, jeśli chciałby pani podać. Pani skarbnik. Chciałam tylko dodać odnośnie tej uchwały, jakie nastąpiły zmiany. Tu zostało wprowadzonych 12 umów, które były podpisane 17 czerwca. Jest to na tej umowie jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto jeszcze wprowadzono po stronie dochodów 43 tysiące. Są to ponadplanowe dochody związane z opłatą adiacencką i przeznaczone są po stronie wydatków na wypłaty odszkodowania za sprzedaż gruntów na rzecz gminy Brudzeń Duży od osób fizycznych oraz 5500 zł. Jest to darowizna od sponsorów na festiwal ginących zawodów. No nie wiem, czy też po kolei te poszczególne umowy, które tu są wprowadzone, bo to jest 7 wniosków z miastów, 3 są chyba z takiego programu OSP i jeszcze jeden jest związany z tą ustawą antysmogową. Ale dzisiaj państwo dostali materiały, także poszczególne te umowy są w taki sposób, uważam, dokładnie opisane. No ale jeżeli są taka potrzeba, no to po prostu przeczytam to. To w zasadzie
to jest to, co zmieniło się od tej poprzedniej uchwały, która była omawiana na wspólnym posiedzeniu na komisjach. Bardzo dziękuję. Czy w związku z tym wyjaśnieniem pani skarbnik, przepraszam za pomyłkę znowu, sekretarz, czy są pytania ze strony państwa? Nie ma. W takim razie możemy przejść do głosowania. To państwa radni. Tadeusz Wojciech Borowicki za, Sławomir Kaczyński za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Kęsiewicz za. Aleksandra Maria Krzemińska za. Adam Romarbański za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek-Ludkowski za. Anna Dąbrowska-Kowska za. Ryszard Konieczny za. Andrzej Piotrzek za. Michał Wiśniewski za. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta jednomyślnie 15 głosami. Przyrzekam, że więcej niech za nikogo głosował nie będę. Przepraszam bardzo za pomyłkę, ale tak bywa. Bardzo dziękuję. Uchwała kolejna, kolejny projekt, uchwała zmieniająca uchwałę budżetową. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Budzyń-Duszy uchwala, co następuje. Uchwale, paragraf pierwszy, uchwale budżetowej Gminy Budzyń-Duszy 172/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku Rada Gminy Budzyń-Duszy wprowadza następujące zmiany. Pierwsze, zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 317 738 zł, to jest ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42 409 666 zł. Podpunkt 1. Dochody bieżące. Zwiększa się o kwotę 227 378 tysięcy. To jest do kwoty 40 997 376 zł 89 groszy. I drugi. Dochody majątkowe. Zwiększa się o kwotę 90 tysięcy. To jest do kwoty 1 432 290 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniesienia uchwały, zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021 pod nazwą dochody. I drugi punkt. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 715 537 zł oraz zmniejsza się o kwotę 398 153 zł. To jest ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46 606 646 zł i 79 groszy. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 655 531 zł oraz zmniejsza się o kwotę 398 153 zł, to jest do kwoty 39 837 836 zł i 79 groszy. Dwa. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 150 tysięcy, to jest do kwoty 6 768 800 zł. Zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały pod nazwą wydatki. Punkt trzeci. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 pod nazwą przychody i rozchody 2021 roku. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą dotacje podmiotowe w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 5 uchwały budżetowej. Paragraf 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 6 uchwały budżetowej. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pod nazwą Plan Dochodów Rachunku Dochodów
jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały wydarza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku. Jest to oczywiście konsekwencja ścisłym w związku z poprzednią uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej. Czy do tegoż projektu uchwały budżetowej, do tych zmian są pytania? Bardzo proszę, pani radnych. Bardzo proszę, pani radnika. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja tylko jedna uwaga. W przypadku jednego z zadań dotyczy to miastów konkretnie, jest oczywiście zapis o zakupu montażu lamp solarnych oświetlenia ulicznego, gablot informacyjnych, natomiast nie ma podanych nazwy miejscowości, to dotyczy miejscowości Parzeń, natomiast no, ta nazwa w projekcie tej uchwały zgodnie tutaj z konsultacjami z panią skarbnik, ona nie może być ujęta, dlatego że no, we wniosku złożonym jeszcze jesienią ubiegłego roku po prostu nazwy miejscowości nie było i tak został ten wniosek przyjęty, zaakceptowany przez urząd. Tak, we wniosku jest, natomiast w umowie nie ma z Urzędem Marszałkowskim i w związku z tym no tak to musi być zapisane. Tym niemniej oczywiście dotyczy to konkretnie sołectwa Parzeń. To takie uszczegółowienie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, czy są pytania? Zostanie? Nie ma. W takim razie przejdziemy do głosowania. Tadeusz Wojciech Borowicki za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Pankiewicz za. Aleksandra Maria Krzemińska za. Adam Roman Mański za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek Rutkowski za. Anna Kamutowska-Kiełczowska za. Ryszard Skłoniczny za. Andrzej Piotr Szwek za. Michał Wrześniewski za. Bardzo dziękuję. Jednak radni podjęli uchwałę jednogłośnie o uznanie uchwały budżetowej. Pozostały nam jeszcze cztery uchwały. Dwie w kolejności są w sprawie nadania nazwy rondo w Sikorzu i tak. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Długiej Góry uchwala co następuje. Rondu stanowiącemu skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 559 oraz drogi wojewódzkiej 540 położonego w miejscowości Sikórz nadaje się nazwę Juliana Tuwima. Jest to rondo bliżej szkoły. Położenie ronda, o którym mowa w paragrafie 1 oznaczone na graficznym załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Mamy tutaj mapkę, a więc tak jak powiedziałem, między kościołem szkołą i szkołą. Wykonanie uchwały wyraża się wójtowi gminy Pruszyn Duży i uchwała wchodzi w życie po 17 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Twojego Samodzielicy. Uchwała została również jak poprzednie przedstawiona na stronie posiedzeniu komisji. Bardzo proszę, czy dzisiaj są pytania? Nie ma. W takim razie przejdziemy do głosowania. To Tadeusz Wojciech Borowicki. Za. Sławomir Karpiński. Za. Walentyna Kowalska. Za. Tomasz Kędziewicz. Za. Aleksandra Maria Krzemińska. Za. Adam Roman Mański. Za. Sławomir Marciniak. Za. Iwona Matusiak. Za. Rafał Nowak. Za. Anna Pawlikowska. Za. Lech Franciszek Rutkowski. Za. Anna Danuta Skierkowska. Za. Ryszard Skłoniczny. Za. Andrzej Piotr Szwek. Za. Michał Wrześniewski. Za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejna uchwała o nadaniu nazwy rondu w miejscowości Sikórz na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala rondu stanowiącemu skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 559 oraz drogi powiatowej 2999
położonego w miejscowości Cikusz nadaje się nazwę Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Jest to rondo nowe korpusjontarza. Położenie ronda, o którym mowa paragrafie pierwszym, oznaczono graficznym załącznikiem nr 1 do niższej uchwały. Jest to też załącznik graficzny. Mamy to wszystko. Wykonanie uchwały wyraża się wójta gminy Budzyń Duży oraz uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bardzo proszę. Pytań nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Tadeusz Wojciech Borowicki za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Kankiewicz za. Aleksandra Maria Krzemińska za. Adam Roman Mański za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek Ludkowski za. Anna Danita Skierkowska za. Ryszard Skonieczny za. Piotr Andrzej Szpek za. Michał Grzesiewicz za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest wójt gminy Budzyń Duży. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych uchwala Rada Gminy uchwala, co następuje. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest wójt gminy Budzyń Duży, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem nr 1 do niższej uchwały. Uchwała ma zastosowanie również dla dróg wewnętrznych, których zarządcą jest wójt gminy Budzyń Duży. Traci moc uchwała 31/274/10 Rady Gminy Budzyń Duży z dnia 7 czerwca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Budzyń Duży. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bardzo proszę. W tabeli mamy przedstawione szczegółowe stawki i bardzo proszę Państwa radnych o ewentualne pytania. Wnioski. Uchwała. Projekt uzyskał pozytywną opinię na stronie komisji. Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Tadeusz Wojciech Borowicki za. Sławomir Karpiński za. Walentyna Kowalska za. Tomasz Kankiewicz za. Aleksandra Maria Krzemińska za. Adam Roman Mański za. Sławomir Marciniak za. Iwona Matusiak za. Rafał Nowak za. Anna Pawlikowska za. Lech Franciszek Rutkowski za. Anna Danuta Skierkowska za. Ryszard Skłonieczny za. Andrzej Piotr Szwek za. Michał Grzesiewski za. Uchwała została przyjęta jednomyślnie, 15 głosami. Bardzo dziękuję. I ostatni projekt w sprawie uchwały, w sprawie zmiany uchwały 191/21 na gminie Budzyń z dnia 21 maja 2021 roku. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym w związku z artykułem 82 ustawy o ochronie zabytków i obiektów nad zabytkami oraz uchwały Rady Gminy Budzyń Duży 143/20 przyjętej 28 października 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Rada Gminy Budzyń Duży uchwala co następuje. W uchwale 141/21 Rady Gminy Budzyń Duży z 27 maja 2021 roku. Dotychczasowy paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: ustala się dotacje dla parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty Grotniczej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją 7327-62U w dniu 7 stycznia 1962 roku, podlegające na sporządzeniu ekspertyz technicznych i konserwatorskich lub przeprowadzenie badań konserwatorskich lub czynności technicznych i remontu elewacji w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Rotniczu w wysokości 9 840 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w razie uchwały w Budzyń Duży. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a kwota udzielonej dotacji podlega wpisaniu wykazu udzielonych dotacji po informowaniu organów, o których mowa w artykule 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? My wiemy, że jest to zmiana techniczna, że chodzi o zmienie tylko miejscu. Uchwała wcześniej została podjęta. Nie widzę pytań, tak więc przejdziemy do głosowania. Pan Tadeusz Borowicki. Za. Sławomir Kartuński. Za. Walentyna Kowalska. Za. Tomasz Krankiewicz. Za. Aleksandra Ola-Ksiemińska. Za. Adam Romańmański. Za. Sławomir Marciniak. Za. Iwona Matyciak. Za. Rafał Nowak. Za. Anna Pawlikowska. Za. Lech Franciszek-Rutkowski. Za. Anna Danuta-Skierkowska. Za. Ryszard Koneczny. Za. Andrzej Piotrzwek. Za. I Michał Wrzesiński. Za. Informuję, że uchwała została podjęta jednomyślnie, 15 głosami. Bardzo dziękuję Państwu. I w tej chwili mamy na myśli przerwę. Czy, ponieważ Panie przyszły już po czasie, czy przed przerwą chciałbym, by Pani zabrać głos, czy później po? No, dobrze. W takim razie, proszę Państwa, zapraszam na poczęstunek, krótką przerwę, która mi się bardzo przyda oraz podczas techniczny. Dziękuję.